Co mamy tu? No to najpierw były nawiasy, z tego co kojarzę. Mhm. To będzie 5 razy 5, 10, 12. Nie? 5 i teraz będzie 5, no 12, jak nic. Cześć, z tej strony Piotr Dybski oraz Adam Drzewicki i dzisiaj sprawdzimy, co studenci pamiętają ze szkoły, a pomoże nam w tym laptop Intel Evo. Każdy laptop z odznaką Intel Evo pracuje ponad 9 godzin na pełnej baterii, a 30 minut jego ładowania wydłuża czas pracy aż o 4 godziny, dzięki czemu my podczas dzisiejszych nagrań nie musimy go ładować. A teraz zaczynamy odcinek. Jak się mówi prawidłowo, województwo lubelskie czy lubuskie? Lubelskie to tam, gdzie Lublin, ale lubuskie to tam, gdzie Zielona Góra. Tak, istnieją oba. Lubuskie. Dlaczego? No bo nie lubelskie. W sensie, no tak się przyjęło i wiem, na pewno jestem pewny, że lubuskie. Lubelskie. A dlaczego nie lubuskie? Boże, nie wiem. Województwo lubelskie czy lubuskie? Lubuskie. Dlaczego? A czemu nie lubelskie? Takie mam wrażenie, że okay. Za dużo osób mówi lubelskie i dlatego się mówi lubuskie. Ile było rozbiorów Polski? 3. A kto nas rozbierał? Zależy w którym rozbiorze, bo w którym... Wiem. Powiedz w pierwszym i w trzecim. Będzie chyba łatwiej ci odpowiedzieć. W pierwszym i trzecim. No to były Rosja, Austro-Węgry i Prusy. Tak. Ile było rozbiorów Polski? 2. 2. Rozbiorów Polski były 2. Kto nas rozbierał podczas pierwszego rozbioru? No na pewno ZSRR. Coś mi się kojarzy. Słowacy i Ruscy. Znaczy Słowaków, nie jestem do końca pewien, czy dobrze określiłem, bo to pamiętam, że było różne nazwy tego kraju. Chyba Czechosłowacja. Niemcy, Austria, Prusy. To jeszcze. Czechy? Pamiętasz, w jakich czasach to się wydarzało? Wiek, no to był XIX wiek. XIX-XX wiek. Nie, nie, nie. XX? Nie. XIX. Nie. XVIII? Tak. Jakie kraje wtedy były takie potężne? Bo to jest właśnie z tym... ZSSR, ZSRR i to był potężny kraj. Przetłumacz na język angielski, przeliteruj, czwartek. O Jezu, to jest Thursday. Mhm. THURSDAY. Brawo. Czwartek to jest Tuesday. Wednesday. VENSDAE. To lecimy. Poniedziałek? Monday. Tuesday. Wtorek. Wednesday. I właśnie czwartku zapomniałem. Na T? No dziura w głowie. Przysięgam. Thursday. A! Przeliteruj. Ty. E. R. S. D. A. E. Thursday chyba, coś takiego. I przeliteruj. THU ER SDE DAY. Mówiłeś, że chcesz zdawać angielski. O, ta, to da, ta. To dajesz. T H U R S T D A E. T H R U S D A Y. Czy wiecie, czym jest dysk SSD? No, ten będzie wiedzieć na pewno. No to dodajesz. Solid State Drive. Czyli szybki dysk składający się z kości pamięci. Bardzo ładnie. Bo a propos tego właśnie dysku, mamy tutaj laptop z odznaką Intel Evo. Odznaka tam mówi o tym, że laptopy będą miały podzespoły o pewnej jakości. Jakość jest właśnie gwarantowana przez dyski SSD, czyli szybki dostęp do danych, ale także przez na przykład długi czas działania. Jeżeli naładujemy laptopa, to co najmniej 9 godzin będzie funkcjonował. Jeżeli przez pół godziny go później doładujemy, to przedłużamy jego czas pracy o kolejne 4 godziny. Stąd mogę go mieć na nagraniach i nie muszę się martwić, że nie mam kabla. Więc pierwsze pytanie do Ciebie. Jakie jest rozwiązanie tego równania? 17. Brawo. 27? Nie. Nie, nie, nie wiem, jak 4. Do tego doszłeś. Co to zbrodnia i kara? Książka. Czyja? Dostojewskiego. Tak, Fiodor Dostojewski. Zbrodnia i kara. Pisane w ten sposób, wręcz z cudzysłowem. Aha, w ten sposób. Czy wiesz, co to jest to? To jest jakiś wymiar sprawiedliwości w tamtych czasach. Jak to funkcjonowało? No, na zasadzie właśnie morderstw i wsadzania do więzień, do obozów. I które państwa się tym zajmowały? Niemcy i Rosja. Ktoś tam pisał rozszerzony polski. Tak, pisałam, ale tego nie było.
Nie było zbrodni i kary? No to takiego dzieła? Kto ją napisał? Nie mam zielonego pojęcia. Autor... Jakby mnie ostrzelać, to chyba Prus, Bolesław, ale nie jestem pewien. Chyba nie, no wiedziałem. No nie. Sienkiewicz? Mickiewicz? Nie. Juliusz Słowacki? Nie. No to dajesz. Jednak nie. Jednak nie. Wyrywałeś się do odpowiedzi i nagle stchórzyłeś? Co się dzieje? Zapomniałem, nie, to jednak pomyliło mi się. Indie? Mhm. Krym nie, chyba nie. To nie jest Krym? Wietnam? Większy. To nie wiem. Z drugie miejsce, w którym jest najwięcej ludzi. Korea. No gdzie? W Korei jest mało ludzi. Indonezja? Nie. Nie, to nie to, co ja gadam. Ukraina? Nie. 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 Jest, nie jest to, to nie jest Ukraina, nie to. Bardzo. Tu mamy Włochy? Nie, nie Włochy. Z jakich pierwiastków składa się złoto? Złoto to jest oddzielny pierwiastek chemiczny. Tak jest. Jesteś czujny? Oj, tego nie wiem. Złoto nie wiem. Z dwóch na pewno. Ale żadnego z nich sobie nie przypomnisz? No nie właśnie. Dobra. Z dużej ilości? Sądzisz, że ile może tam pierwiastków się zmieścić do tego złota? Dużo, skoro złoto jest dużo warte. Wiem, że wzór to jest AU chyba. No i jakie to ale pierwiastki? Pierwiastki? Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, z dwóch, z trzech, z jednego. Ty z jakiego? Co ja bym się obstawiał? No AR, to jest AR. Chodzi o to, czy nie? Nie. Nie. Co się wydarzy, kiedy masz odpalnego Worda i wciśniesz prawe Alt A? Będę mieć literkę O. Mhm. Wszystko się zaznaczy? Nie. Następna strona? Nie. Wyrównanie tekstu. Chcesz spróbować? No. Czyli idziemy tu. Ja ciśnię na prawe Alt, żebyś nie musiał kombinować. Jezu Chryste, nie. No tak to... Zaznaczy się wszystko. Nie. To kontrol. Jezu, jaki wstyd, informatyki nie wie. Przyznam, że... Inaczej, na pewno korzystał każdy z was z tego skrótu. Więcej niż sobie wyobrażacie. Zamykanie programu? Nie. Coś podobnego jak Caps Lock, chyba z tego co kojarzę. Kim był Batory? Batory? Królem Polski. Tak jest, brawo. Mi się wydaje, że to był jakiś pisarz? Wydaje mi się, że był związany z wojskiem. Ale teraz nie chcę strzelać pojęciami, bo pewnie źle bym powiedziała. A czemu nie był tym królem? Co, nie był co mu zabrakło? Kontaktów. Może coś pisał? Batory to był... no zapomniałem. Był pisarzem albo naukowcem. To którym z nich? Pisarzem. I co napisał? Nie mam pojęcia. No nie był pisarzem. A, to naukowcem. To co odkrył? Też nie mam pojęcia. Nie był naukowcem. A, to nie wiem. Nie był królem. To kim był? To malarz. Nie żołnierzem, co ja gadam. No nie żołnierzem. Kompozytorem jakimś. Kim? Kompozytorem. Nie. Muzykiem. Shift plus Alt plus C. To ja już drugi raz nie dam się nabrać, to jest duże ci. Tak jest. No, tutaj laptop wie, ale ja już nie wiem. Nagrywanie ekranu? Nie. Nie. Screen? Nie. Już dzisiaj to przechodziliśmy. Ja cię... Byłaś u mnie na korepetycjach i już cię trochę tego nauczyłem. I sprawdzam, czy zapamiętałaś. Tak? To gdzieś było? To już zapomniałam. Alt C to będzie na pewno kopiuj, a Shift to będzie, żeby zaznaczyć całość może? Shift, prawy Alt i C. Co się wydarzy? Skopiuję się. Nie wiem, screenshot? Nie. Spróbujemy. Ja podtrzymam tobie prawy Alt. Shift. I C. O kurde, ej, o tym naprawdę nie wiedziałem. Tutaj. Egipt. Super. Są to może Stany. Nie Stany, tylko... Znaczy, no tak, Stany. Izrael. Nie. Albania jedyne, co mi przychodzi do głowy, ale to nie to. Nie, Albania jest na Bałkanach. Na jakim leciże kontynencie? To akurat łatwe. Nie podpowiadaj, Kuba, zobaczymy. No błagam cię. Jaki to kontynent? No nie wiem, chyba Europa. Nie. Nie. Azja. To jest jaki kontynent? To będzie bodajże... Austria. Arabia Saudyjska? Nie. Somalia jakaś? Ghana? Nie. A tego? 8 minus 3, 5 razy 5, 25, 27 suma. Tak jest. 35. No to najpierw były nawiasy z tego co kojarzę. Mhm. To będzie 5 razy 5, 10, 12. Nie? 5. I teraz będzie... 5... No 12. Nie. Skąd się biorą rodzynki? To są suszone winogrona. Tak jest. To są suszone
tylko co? Śliwki? Co byś obstawiał? Jak mogłyby powstać? Albo skąd moglibyśmy je wziąć? Rosną gdzieś? Myślę, że tak, jakieś... To gdzie rosną te rodzynki? Pierwsze, co mi chodzi po głowie, to Polska, ale to raczej nie. Mówisz, że mamy takie krzewy rodzynek, że zbieramy je stamtąd? Jakaś roślina jest. No to są uszczesane śliwki. No to się na pewno produkuje. Czy sztucznie wytwarzamy rodzynki? Tak, na pewno z chemii. Nie myślałam nigdy o rodzynkach, powiem szczerze. Dla mnie to po prostu były w serniku, jako dodatek i to wszystko. Podoba mi się. Rodzynki są po prostu w serniku, jako dodatek. Tak. Wszystko. Powiedz mi, jaki kraj mamy tu zaznaczone? Argentyna. A wiesz, co jest ich stolicą? Buenos Aires. Bardzo ładnie. To jest Peru? Nie. Jejku, tak, to ja nie będę kojarzyła. A jak byś kojarzyła? No, jakbym miała napisane. Meksyk. Nie, inny kraj w Ameryce Południowej. Teksas. Amazonia. Nie. Amazonia to kraj? Ja chcę geografię rozszerzoną opisać. To przydałoby się wiedzieć coś tam o krajach. Brazylia? Nie. Boliwia. Nie. Grzegorz? Nie wiem, jakaś Argentyna. Jakaś Argentyna. Tak? Podoba mi się twoje zaskoczenie. To jest Brazylia. Nie. Meksyk? Nie. Ty wiesz może? Austria. RPA. Nie. Nie? Nie, nie, nie. Czekaj, to będzie Ameryka Północna. Niestety studenci niewiele pamiętają po wakacjach. Na szczęście szybki dostęp do danych przez dysk SSD ma każdy laptop ze znaką Intel Evo. Ponadto ma świetną zintegrowaną kartę graficzną przydatną do projektów na studiach oraz świetną kamerkę internetową, abyśmy mogli brać udział w nauce zdalnej. Wszystkie linki do Intel Evo są w opisie, a my się widzimy co wtorek o 16:00.